Cześć, siemanko, witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj zapraszam na kolejny katalog od czwartku 29 sierpnia. Jest to nowy katalog narzędzi, szczególnie narzędzia do ogrodu. Na stronie 34 tutaj mamy za 319 zł, 20% mamy obniżki. Jest to taka pilarka, okrzesywarka, inaczej gałęziówka. Piła spalinowa, w zestawie mamy osłonę ochronną, narzędzie uniwersalne oraz pojemnik do mieszania paliwa. Bardzo dobra rzecz, bardzo dobre narzędzie i dosyć wydajne, jeżeli chodzi o takie małe urządzenie spalinowe. Parametry, jakie posiada to narzędzie, to jest pojemność silnika 25,4 cm3, długość cięcia 20 cm, czyli dosyć spore konary, gałęzie możemy przecinać. Nawet spokojnie takie drzewo możemy wyciąć przy pomocy tej pilarki. Maksymalna moc silnika 0,7 kW i maksymalne obroty silnika 11 000 obrotów na minutę. Posiadam, jest u mnie na kanale, także sporo możemy przeciąć na jednym zbiorniku paliwa. I naprawdę to narzędzie daje sobie radę. Do ogrodu, do sadu, do jakiegoś przycinania, pielęgnacji drzew. Naprawdę dobre narzędzie. Jeżeli chodzi o spaliny i o hałas i komuś to przeszkadza, no to mamy pilarki akumulatorowe, które również sobie znakomicie mogą poradzić z takimi różnymi drzewkami, krzewami. Polecam jak najbardziej, dobrze działa do tej pory. A na stronie obok mamy ostrzałkę do łańcuchów o mocy 85 W. W zestawie ściernica Fisto 4 mm. oraz dwie śruby mocujące. Również dobra rzecz do szybkiego ostrzenia łańcuchów. Łańcuchy możemy ostrzyć z różnych marek. Wszystko zależy od tego, jak ustawimy sobie przy pomocy tej prowadnicy odpowiedni kąt ostrzenia. Jeżeli chodzi o pochylenie tej głowicy układu napędowego oraz tutaj tej ostrzałki, to tutaj mamy to ustawienie stałe, jedynie możemy regulować tutaj śrubą, a przy pomocy tutaj tej dźwigni znowu ustawiamy sobie, jak dużo zbieramy tego materiału. Ta, co jest u mnie, posiada podstawę aluminiową, to już jest jakiś nowy model, również akumulatorowa ma podstawę plastikową, jakiegoś tworzywa. Myślę, że dużo wytrzymalsza i trwalsza jest ta z podstawą aluminiową, ale jak ktoś ma taką i jest zadowolony, no to wszystko jest ok. Liczba obrotów silnika 5000 na minutę. Maksymalna średnica tarczy, to już mówiłem, to mamy 104 mm. Maksymalna wielkość łańcuchów 1/4, 3/8, 325 ISL. Również fajna rzecz do szybkiego ostrzenia łańcuchów. Jeżeli ktoś nie uznaje takich ostrzałek, to po prostu pilniczkiem sobie też bardzo dobrze zaostrzy taki łańcuch. Zobaczmy kolejną stronę. Na kolejnej stronie za 129 zł. Mamy o bardzo dużej mocy odkurzacz i dmuchawę do liści. Przewód sieciowy 10 metrów aż. Ale mimo to, jeżeli chcemy jakiś konkretny obszar oczyścić, no to musimy mieć przedłużkę, jakąś, tak jak w moim przypadku. Możemy kupić również online. Przez to, że mamy dużą moc tego silnika, to narzędzie jest dosyć wydajne,
urządzeniu 3 w 1, czyli mamy dmuchawę, odkurzacz oraz wbudowana funkcja rozdrabniania. Po tym jak to tutaj rozebrałem, to po prostu widać, jakie posiada te ostrza. Czasem potrafią się te liście tam zaklinować, no i musimy oczyścić to narzędzie. Nie wiem konkretnie, czy to jest nowszy model, pewnie tak niż ten, co mam, ale w zasadzie wszystko jest to samo. Oprócz tych kółeczek, ja nie mam tych kółeczek tutaj prowadzących. Pojemność worka 34 litry, maksymalna liczba obrotów 15 tysięcy na minutę. Maksymalna prędkość powietrza to jest 270 km na godzinę. Maksymalna wydajność sania 12 metrów sześciennych na minutę. I rozdrabnianie 10 do 1. A po prawej stronie tutaj mamy różne kosze za około 15 zł. Do wyboru worek ogrodowy, zestaw worków lub plandeka ogrodowa 2 razy 125 litrów albo jeden worek 275 litrów. Tutaj taka mata ogrodowa 140 na 180 cm. Sekator teleskopowy jest również u mnie na kanale. Bardzo fajnie się rozkłada te rączki, wydłuża i wtedy moc tego jest większa, bo mamy taki lepszy nacisk na gałęzie do cięcia. Do wyboru sekator teleskopowy z bypassem lub sekator z kowadełkiem. Na kolejnej stronie za 279 zł mamy nożyce do żywopłotu z długim trzonkiem o mocy 710 W. Kąty cięcia od minus 90 do 90 stopni, czyli te nożyce są po prostu tutaj regulowane. To możemy sobie odpinać, składać, bardzo łatwo nam wtedy przewozić takie narzędzie. To narzędzie za tą cenę jest po prostu jakby takie pojedyncze. U mnie na kanale jest dodatkowo taka okrzesywareczka jeszcze dodatkowa, która również przydaje się w różnych sytuacjach, w różnych pracach ogrodowych. Rura aluminiowa z elementem przedłużającym. Możliwość wydłużenia około 60 cm. Również dobra rzecz. Chociaż jakościowo powiem Wam, w porównaniu tam z innymi tymi tego typu narzędziami, no to na przykład Dedra ma bardzo dobrze zrobione te narzędzia. Ale nie powiem, to narzędzie również sprawdza się w ogrodzie. Obok na stronie mamy nożyce do żywopłotu 450 W za 119 zł. Obroty cięcia maksymalnie 3400 na minutę, długość cięcia 46 cm, odstępy z zębów noża 16 mm, wydajność cięcia Fi 12 mm, a tutaj nie mamy tych parametrów podanych, mamy również. Czyli maksymalne gałęzie, średnica 15 mm, długość cięcia 41 cm i długość przewodu zasilającego 2,6 m. A tutaj mamy teleskopowe nożyce do żywopłotu w zestawie zabezpieczenie transportowe do ostrza. Grubość cięcia do 6 mm i możemy regulować, te ramiona są również teleskopowe. Na kolejnej stronie mamy różne rodzaje pił. Piły ogrodowe, brzeszczot o długości 31 cm, brzeszczot o długości 20 cm i za około 20 zł mamy, to są pojedyncze sztuki do wyboru. Piła składana, tutaj mamy przycisk i bardzo fajnie przecina się również tego typu piłami, oczywiście ręcznie. Ostatnio u mnie testowane tego typu piły z wymiennymi tymi brzeszczotami, naprawdę są ostre
i mamy tam w zestawie 5 sztuk. Takie brzeszczoty wymienne, jeden uchwyt i 5 brzeszczotów różnego typu do różnych cięć. Także możemy na przykład kupić sobie pojedynczy taki, taką piłę lub taki cały zestaw z wymiennymi brzeszczotami. Za około 50 zł mamy aż 5 takich brzeszczotów, również do stali, do metalu. Poniżej mamy sekatory ogrodowe, nożyczki uniwersalne, sekator kowadełkowy albo nożyce lub uniwersalne nożyczki. 15 zł sztuka. Tutaj mamy nowość. Jest to akumulatorowy sekator ogrodowy o napięciu 4 V. W zestawie klucz płaski, osłona, noża oraz ładowarka z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym. To jest zupełna nowość, jeszcze chyba nikt tego nie testował, jak to działa. Jeżeli chodzi o ten na akumulator 20 V, no to on naprawdę daje radę. Maksymalne cięcie to jest 14 mm, taka średnica gałęzi. Maksymalna liczba cięć na jednym ładowaniu to jest 500. Pojemność akumulatora 4 Ah, no to sporo. Czas pracy bez obciążenia 25 minut. No to w ciągu 25 minut nieźle trzeba zasuwać, żeby 500 razy dokonać cięcia. Ale może to się komuś uda. Poniżej mamy teleskopowe nożyce do gałęzi za około 80 zł. To jak widać, tutaj mamy piłę, brzeszczot oraz sekator. Sekator uruchamiany poprzez te dźwignie i linkę. Rączka taka długa, teleskopowa. Brzeszczot z hakiem. Możemy przez to podciągać sobie gałęzie lub ściągać tam po prostu, gdy nam się gdzieś tam zawieszą. Element teleskopowy, długość 1,6 do 2,65 m, 5-stopniowy, maksymalne cięcie nożyc 3 cm, czyli tym sekatorem, długość brzeszczotu około 30 cm, maksymalne cięcie brzeszczotu to jest 6 cm. Sprawdźmy kolejną stronę. No i już to jest cały katalog, także dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć. Do następnego filmu. Bardzo fajne, pożyteczne narzędzia do ogrodu. Myślę, że każdy w ogrodzie powinien tego typu narzędzia mieć. Myślę, że ma. Na pewno polecam najbardziej z tego katalogu tą pilarkę spalinową. Bardzo dobra rzecz. Siemka, cześć.